Cupheadam. Cupheadam. Kończymy. Kończy się mus? Kończy historię? To niedługo będzie historia, już będzie historią. Dziękuję za lurka. Czarne chmury, premia mała, zrobki, to już nie mówię. To mój king? Można się imować? Można. Ale nie wiem, naprawdę mi się fajnie ostatnio w DBD gra. Jak jeszcze pomyślę o tym, że niedługo będę grał sobie w DBD. Killerem. To aż przyjemnie się robi, powiem wam. Aż przyjemnie. Dobra, Cupheadzior. A wyłączam. Cuphead. Tatara. O. Jest to? A, trzeba zmienić jeszcze przechwytywanie. Dobra. Bank. Dobra, lecimy. Let's do this. 54% DLC? Jak to? Jakim cudem? Przecież mi już żaden boss nie został, oprócz tych sekretnych. O, sklep tu jest. Mam 13 pieniędzy do wydania. Zawrotówka. Pierścień szczęścia, co to jest? Pęknięta relikwia, nieznany przedmiot, ale nie wiem, czy to nie jest do tego questa. Osełka, a teraz z odbiciem. Pierwsze odbicie zdaje dodatkowe obrażenia takim toporem. Kawa i coś tam jeszcze. Flipy, a co się stało ze mną? Ja już nie pamiętam w ogóle. A, bo ja muszę pewnie to składnik. Ach, wiem już co się stało. Idę robić jedzenie smacznego. Smacznego, pani Darto. Dobra. Czy ja muszę mu tu zanieść rzeczy? Może jeszcze nie teraz. Dobra, zacznijmy to z Radka. O co tam chodzi? Tam trzeba coś było zrobić z cmentarzem? A chwila, ja teraz jeszcze nie skończyłem kasztelu? Finał tu jakiś jest. Ej! Normal ma 50%, expert 50%? Uzbrójcie się fili ludzki, oto wasza ostatnia próba. Zobaczmy. Oj, za szybko. A czemu to tak po skrosie wali? Dobra, ja muszę jeszcze przejść, w którą stronę to... Wali, o Jezu. Dobra. O kurcze. Z Poraszczu jesteście chyba za pan brat, szachmat. O, taka jesteś, tak? Już baba, kasiasta. Teoretycznie tutaj nic nie powinieneś dla mnie zagrożeniem. Kurde, bale. Kurde. Dobra, raz trafione. Oj, to może ciężko. Oj. Kurczę, jak to się rozegrać? Trzeba jakoś zaplanować to lepiej. Kurde, bo to wali w bardzo specyficzny sposób te armaty uderzają. Dobra, trafiona. Oj. Oj.
Dobra, dostała raz jeszcze. Dobra, trafiona. Ale ona coraz więcej tych jajek wypluwa chyba. Oj, mało już zostało jej chyba. Oj, malutko zostało. Skończone? No i dobrze. Daj spokój, chłopcio, co to za oszustwo wczoraj było, to ja ci nawet nie powiem. Oj, tutaj za szybko wychodzą. Tutaj będzie strzał pierwszy. Tu będzie drugi. Albo nie będzie. Drugi był. Trzeci. Tu trzeba wymasterować strzelanie z tej armaty, to życie staje się dużo prostsze. Czwarty. Teraz zobaczę, ile trzeba strzałów trafić. Piąty. O, ja nie mam za bardzo tyle unikać, szczerze wam powiem. Chyba, że ja mogę to rozbijać. A nie, nie mogę, bo tutaj nie mogę strzelać. Niestety się nie udało. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O, ale to jest combo. Och, że stereo dostałem, to jest wstyd dopiero. Sześć. Siedem. Osiem. O, ale speedrun. Szachmat. Teraz mi poszło. No, ale wiesz, owieczka. Pomyśl, że już masz to z głowy. Pomyśl, że masz to z głowy. To jest chyba najważniejsza myśl. Słuchajcie, oto łupy należy do moim nowym czempionom. Trzy, klaskę. I teraz to zakończy się wielki turniej. Przeto zamek mój będzie odtąd dostępny jako miejsce ćwiczeń. Bywajcie, czempioni. Już masz, żeby ćwiczyć w tej grze. Już lecę, pędzę, dobra. O co tu chodzi? Słuchaj, jestem na tropie pewnej zaradki, ale nie mogę się z czymś porać. Chodzi o tę próbę umiejętności, ten pęknięty artefakt i ten straszny cmentarz. Cmentarz jest na lewo, pęknięty artefakt kupiliśmy. Próba umiejętności, chodzi o kasztel? Czy chodzi o tych ziomków, co na podejście stoją, róże? Może do nich podejdziemy. Coś może tutaj zrobić w ogóle? A, widzicie, bo ja mam tutaj pęknięty relikwie normalnie. Jak się jej używało? Słuchajcie, którym się używa relikwii normalnie? Co tutaj była za... A to była astrociacha, to ja nawet nie wiem, którym się używa tego. E? Ale ja nie mam tutaj przycisków E. O! Ty duszek jakiś wyskoczył. Okej. Okay. Muszę jakieś kombinacje drobów wkopać. Stracisz dostęp do Adobe, szkoła mi zabrała. Co ty dajesz? A czemu? Dobra, co oni mówią? Nareszcie widownia. Uroczystość wręczenia medali w konkursie wspinaczkowym zaraz się zacznie. Kto pierwszy na podium, ten patrzy w dół na tego po lewej. W dół na tego po lewej. Czyli co, siódemka? W sensie lewo-dół to, jakby to była klawiatura numeryczna. No to jest siódemka, prawda? Czyli albo jedynka. Drugie miejsce, teraz ktoś będzie na mnie patrzeć z góry. Ktoś będzie patrzeć z góry. Okej, okay. A tu? Wydaje mi się, że są ode mnie lepsi, nie mają prawa tak patrzeć na mnie z góry. Jak to? Kurde. Nie wiem, czy to ma sens, to może jakaś zagadka, która po angielsku ma więcej sensu. Coś z góry patrzeć? Może trzeba trzy najniższe droby odpalić po prostu. Chyba niezbyt, a jakbym zrobił tak, tak i tak? Nie. Ten jestem prawie pewien tego. Ten nie mogę użyć w ogóle drobu. Wiecie, tak, tak, tak. Sprawdź w necie. Ale to chyba prosta zaradka. Tylko... Nie, może zmienić szybko wersję językową na inną. Mówi się dać, że po polsku to jakoś tak drętwo brzmi. Słuchajcie, co oni jeszcze raz mówią? To pierwszy, a podium ten patrzy w dół. Patrzy w dół na tego po lewej. Czyli ktoś jest na lewo i dół od niego. Drugie miejsce, teraz ktoś będzie na mnie patrzeć z góry. Wydaje mi się, że są ode mnie lepsi, nie mają prawa tak patrzeć na mnie z góry. Chyba wiem, jak to będzie.
pierwszą waifu, pamiętam. Ta z samolotowej planszy, od, z tej na dole. Dobra, mam już pomysł. Nie, no niemożliwe. Czekaj, chyba że tutaj? Tak i tak. Nie? No niemożliwe. Chyba że tak. Fia, nie, to inaczej będzie. To będzie to, to i to. Albo to. 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 Środkowy dół lewo, środkowy dół prawy. Chwila, bo to ile to jest podanych rzeczy? Środkowy górny, lewy, środkowy i dół prawy? O tak, o, ale teraz próbowałem chyba. Mi się wydaje, że to będzie coś. A może tak, o? Albo jeszcze jedna z kombinacji. A tutaj? Teraz nie mogę odpalić w ogóle. Bo jeden patrzy z lewo góry, no to może być albo tutaj, tutaj. Fia, to jest albo tak, tak. I któryś z nich. To są dwie kombinacje, bo oni na siebie patrzą przez stos. Jak nie będzie to, to jeszcze jest opcja taka. To, to i to. W odpowiedniej kolejności. Ale wiesz co, to co on mówił, to tylko tyczyło się rzeczy znalezionych, nie? To oni mogą coś mówić w kolejności. Ale oni mówili o tym, że jeden patrzy na drugiego z góry po że patrzy na niego i ten koleś jest na górę, czyli na dół lewo od niego. Czyli jak jest na dół i lewo, to może być albo te dwa mogą iść droby, albo te dwa. Nie ma innej opcji, żeby było dół lewo. Chyba, że ten się nie liczy, to wtedy te dwa jeszcze. Ale jeżeli to są te dwa... To było już milion razy. Chyba, że rzeczywiście się liczy kolejność. Jeżeli się liczy kolejność, to jest do dupy. Kuźwa. Jeszcze raz. Znaczy w angielskim? No właśnie, może z angielskim. Da się tu zmienić jakąś opcję szybko? Słuchajcie. O, opcje. Język. Może po brazylijsku sprawdzimy. A, jest English. I was the first to the top. And those losers were left down and... And at the bottom. A, widzicie, czyli on jest na samej górze. And those losers were left down at the bottom. Nie, no to... To wychodzi jakby trójkę trzeba było. Second place, I've had it up to here with second place. Up to here. Up to here? I have had it. A tutaj? They think they are better than me, they can stick it right up their nose. Co tu się dzieje? Chodźcie, wezmę jeszcze to, tylko. Podać, no możesz podać, jeżeli chcesz, szczerze powiedziawszy, bo... No nie wiem, co źle zrobiłem. Może te trzy po prostu, ale jest lewo-dół. Pamiętam, to było w amnezji jakiejś chyba właśnie. Prawy dolny, środkowy lewy, dolny lewy. Prawy... Prawy dolny, środkowy lewy. Ja tak? Weź podawaj mi numerami, to jest jedynka, dwójka, trójka. Czwórka, piątka, szóstka, jakby to było klawisze telefonu. Skarcu z rozgrywką zera Kresin. Aha, to nie podacie mi. To podał. A, wiem co to było. To był. No to ja wiem o co chodzi. Tak. Dark Deception, coś takiego?
943. 9. 4. Nie, no przecież przed chwilą to zrobiłem. Nie, wiesz co? Chyba są zaradki ustawione pod draczy. Ale ten morter cały dzień pytać, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, o co tutaj chodzi za bardzo. Dół, lewo. Kurwa. No właśnie, jeszcze raz patrzę, Iterce. No ona mówi... Mam pierwsza na górze. And those losers were left down at the bottom. Na dole byli. Na lewo, na lewo, na dole obaj. Od niej. Czyli... No mi się wydaje, że powinno być w takim wypadku 2, 4, 7. O, ci mówię tylko up. I've had it up to the here with second place. Czy oni są jakby nad sobą, moim zdaniem. Nie wiem, w sensie, jak to nie zadziała, to nie wiem, jak to za bardzo rozwiązać. Jakiś zagadka durna. Chyba, że piątkę da się jakoś aktywować, ja nie wiem o tym. Bo jak nie, no to musi być ten drób i ten drób. No nie ma innej opcji. Chyba, że trzy... Dolny prawy, środek lewy. I dolny lewy. W sensie to, to i to. Musicie podawać cyferkami, bo dolny prawy to może być ten, to może być ten, lewy... Nie, musicie podawać cyferkami, jak chcecie. 2, 7, 4? 2, 4... No to już próbowałem to parę razy i to według tej zagadki powinno być dobre. Chyba, że to piątkę da się jakoś odpalić, może ją trzeba na koniec odpalać. 3, 4, 1? 3, 4, 1. Nope. Nie 4, 7, tylko 7, 4. A, że kolejność jest ważna? 2, 7, 4? Chyba nie. Ej, ale jak jest kolejność ważna, to jest do dupy. 9, 4, 7? Mi się wydaje, że kolejność jest ważna też. Mi się wydaje, że kolejność jest ważna. Tak, kontest. No tak, bo on nie mówi tu nic ciekawego. Jeden jest na górze, drugi jest gdzieś na lewo od niego na dole. A trzeci patrzy na nich z dołu, no to musi być coś takiego. Ale właśnie w jakiej kolejności to trzeba dać? Może odwrotnie, 3, 2, 1. Albo 3, 2, 1. Proszę, ale zróbcie sobie albo shota, albo coś, no słuchajcie, nie dobiegał co chwilę tam. To jest losowe, to jest losowe. Zróbcie sobie shota, jak chcecie bardzo w ten sposób pomagać, bo no, tutaj to tak naprawdę... Ale oni nic nie mówią, tylko ta jedna osoba to mówi, coś mówi. Wrap up their nose. Right up, może to jest to. Right up. They can stick it right up. Ja nie wiem, czy to jest... Chciałem jakby dostosować kolejność według tego, jak oni stoją. Czy to nie ma żadnego znaczenia? Ile może być kombinacji? Pewnie z milion. 1, 8, 9? Niekładnie przetłumaczone, ale żebyś polską wersję zobaczył, kolego. 1, 8, 9. Oj. To nie to, ale spróbujmy inne kombinacje. To 9, 8, 1? 9, 8, 9, 1? 8... 1, 9. 9 na numerycznej klawiaturze. No ale właśnie, czy numeryczna będzie tak liczona? Chyba, że wam chodzi, że to jest 1, 8, 9. O to chodziło. Nerdowska, ja... Wiecie, jak to jest. Dobra. Zrzemiesz się? Tak. Po takiej ciężkiej zaradce trzeba. Dotlenić mózg. Naprawdę nie próbowałem tej kombinacji? Ani razu? Oj kurde, co tu się dzieje? Oj. Diabła muszę bić. Jezu. Ty. Oj, coś tu się dzieje dziwnego. Na próżno pragniesz wyrwać się z nocy, gdy dusza twoja jest już w mej mocy. Zrobiłem, no. 1, 8, 9 u mnie było. Tylko, że... Tak numeryczną klawiaturą idąc.
Dobra, rozumiem o co chodzi. W zależności od kolejności. Kurwa, szkoda, że ta gówniana. Szkoda, że jest gówniana chmura tu lata. Oj. Kurwa. Akurat bomba do mnie doleciała chyba. Oj, słabe obrażenia zdaje, ale wiesz co, ja bym chciał zaraz jedną rzecz zmienić, to nie, nie liczę tego jako śmierci. Wyjście na mapę. Tak, to jest Delicious Last Curse. Course. Opcje. Nie opcje, tylko to. O, chwila. Bo to jest, ja gram teraz z gościem. Ja bym chciał przetestować sobie zamiast tego, oto. Zobaczmy, jak to działa. Oj. Kurde. Oj. Panika. Ty, ale co oni tak spamią tym? Ile zabrałem życia? To była połowa, niecała. Znaczy trochę ponad. Jestem już, witam Aladia z powrotem. Ty, ale ta bronka jest całkiem fajna też. Oj. Oj. Oj, ty, skąd to się pojawiło? O, jak blisko chyba było. No na ciosa był. Na ciosa był, na ciosa. Strasznie dziepski początek. Kurczę. Dobra, łatwizna. No, ciekawe, ciekawe, jeszcze te pilary lecą, nie? Boże, łatwizna, łatwe DLC. A cóż to? Wreszcie coś przebudził sławną, przeklętą relikwię, o której dawno zapomniano. Widziałem inskrypcję opisującą wielką odwagę. Im większy wróg, tym bardziej syci zło. Cóż to może oznaczać? To jest kolejna zagadka? Czy o co tutaj chodzi? Coś jeszcze może zrobić na tym cmentarzysku? Halo? Halo? Nie możesz aktywować ich. Dalsze relikwie? Otwarte oczy. Zapraszam, bo skoczka wywołuje różne niekorzystne obciąża. Coś. To jakaś muzyka się zrobiła dziwna. Jezu, boję się trochę.
Ale coś mi się w oczach pojawia. Robi już nic? Może gdzieś trzeba coś zrobić jeszcze. Ona chciała straszne historie. Zaraz jej pokażę, co to straszna historia. A to nie... Siema, Saches. O, zaktualizowało się, tak? Tak, zaktualizowało się. Maria. Co teraz? Coś może chodzi po mapie i trzeba to znaleźć. Boję się. Boję się. Niech coś mnie przytuli. Zrobisz sobie walkę z tą relikwią? Dowolną walkę? Ja teraz idę do piekarni. Horror w stylu Crapheada? Zarysę w Crapheada, to wystarczający horror. Piekarnia tej ziemski. O, nie ma gościa. A co z tartą? Ty, mam 1 HP, ale mam jakieś potrójne strzały. O, to jest dla ci hardcore'ów, pewnie ludzie przychodzą na tym całe życie. Pewnie dopiero jak się przejdzie na tym, to się jest prawdziwym Cupheadowcem. 1 HP, ale no duże obrażenia. Podejrzewam, że to jest taki dla Scanon po prostu. Dobra, idziemy naklepać zioma. Bo to on chyba coś na social crow, coś czuje, wiecie? O, on miał cień. To znowu wy. Rozbisurmanione grzdyle. Nie przypuszczałem, że zobaczę was tak szybko. Ale to bez znaczenia, już mnie nie powstrzymacie. Bajko Tarta będzie moim arcydziełem. Nie wspomniałem wam tylko o najtajniejszym, najważniejszym składniku. Jest im dusza. Podczas gdy wy tańczyliście, ja wam zagrałem, pozwoliłem sobie coś pojmać. Gdy dodam jego duszę do Bajko Tarty, posiądę całą kosmiczną moc wymiaru astralnego. Filusiu, czarko, musicie im pomóc. Ale najpierw wezmę składniki, które zdobyliście i zrobię sobie zestawę z waszych łbów. O, to świnia. Zmienia się do sobą, gdy puszczam atak? To już jest totalne RNG. W takim wypadku. Nie wiem, na co patrzeć. Makłowicz atakuje. Oj. Otworzę. Co on robi? Przez nią wszyscy płaczą. Z bullet hell jakiś. Oj, kurwa. No, powiem wam, że... Oj. Bratus. Oj! Co to? O, przestań! Przestań pukać, widzisz, że Bajko Tartę próbuję uratować. Mamo, prze... Oj, 1 HP. Kurde. Moja moc rośnie, nie ma ucieczki, to już wasz koniec, tępe kubeczki. Przyzywa się. To się obudzi do końca, będzie dalej dawała losową broń, ale będzie 3 HP. Kurde, ale dziwne. No chłop w tle to robi straszne rzeczy. No tu nie można stracić życia za dużo na początek. Za dużo wypiłaś. To wam tylko tyle mogę powiedzieć. Kurde. Jezu, co on rozgrzmił tu ciasto? Widzicie, gotowanie to tak naprawdę bycie potworem. Gdzieś owieczki teraz skaczą. Dobra, bierz nas? A bo on sobie coś dolał! Dolał sobie coś, chłopak. Oj. Dobra. Oj, no czemu? Ale to nie fair. Nie fair się stało. Dobra, czy już koniec walki?
Dobrze, że te latające soniczki jeszcze nie biją, bo to byłoby dopiero, to jeszcze nie koniec. Co jest? O Jezu. Żywiołać jakiś. Co ja robię? O, to chyba te nie biłem. O kurwa, jakiś tornado leci. Jezu, koniec? Koniec gry? Nie, no to te DLC to już naprawdę dla dzieci wymyślili. Czy, będą dzisiaj, nie, czy będzie Rysina Dierka? No słuchaj, przeszliśmy Cupheada, właśnie chyba będzie Rysina. To już koniec, no? Kubusiu! Dobrze, że jesteście cali i zdrowi. O nie, zmiana. Czarko, ale psi ogon z tego Solisława od początku robił nas w bambuko. Rajciu, rety, zaraz wszystko się zawali, uciekajmy. O, biegnie za nami. Solisław, o nie, moja pieczarnia, trzeba było nie być gridem. I złym człowiekiem. I dobrze mu tak, oszustowiczowi jednemu. Tak, Czarko, ale bez pieczarni obaj czotarcie możesz co najwyżej pomarzyć. Nic nie szkodzi, nie chciałbym, żeby ktoś oddał życie, abym sama mogła do niej wrócić. Ale macie moje słowo, chłopcy, że nie spocznę, póki nie znajdę jakiegoś sposobu. Tymczasem, gdybyście znaleźli się w opałach, wystarczy jeden kęs, a przyjdę z pomocą. Zresztą, nie potrzebuję tej całej baj czotarty. Mam dwóch przyjaciół, o jakich inni mogą najwyżej pomarzyć. O. Czy mam Super Meat Boya? Mam. Mam. Przechodziłem całego. I to z mrocznymi taśmami nawet. Też był ciężki. O, ci komiks. Ty, no to co, ile? Zaraz zaczynamy do fontanny, pójdziemy, ile mamy śmierci w sumie. O, został zakuty. Widzicie? Community service. Trafił do gnomów na pola. I do tych... to ślimacza zasrańca. I do lodówy. No i dobrze bardzo. Ale mroczna rzecz mi się rzuciła w oczy w napisach, ale nic nie powiem, nie mogę. Przeżywała plany? No, ale powiem wam, że ten bimbrownik ślimacz tak mnie przyciągnął. Ale reszta walki była w miarę spoko. Czy będziesz gdzieś Fortnite? Gram gdzieś Fortnite, ale nie na streamach. Który się był łatwy, inna taktyka gry. No, rzeczywiście prawie chłop wszystko. Ale dobrze. Jak był taki, że bajko tarte chciał dla siebie wziąć za cenę Kubusia, to teraz niech sobie tej będzie. No tak, bo w sumie to nie byli dłużnicy diabełe. To byli normalni mieszkańcy, których musieliśmy tam jakoś posprzątać. Dobrze, dobrze. Redemption Art? Nie, no dobrze. Ale czy wiesz co? Mi się wydaje, że on nie był aż taki do końca zły. Mi się wydaje, że mu coś odwaliło tymczasowo. Przede wszystkim słodycze. Pewnie z mieszkańców. Andrzej Wróblewski, tłumaczenie. Krzysztof Karabin. Krzysztof Karabin, redakcja. Krzysztof Karabin czy redakcja w końcu? Oj. Dobra. Fajnie. Fajnie, ale no, byłem zaskoczony. Wszyscy mówili, znaczy wszyscy, dużo osób mówiło na czacie, że DLC mnie przeciągnie i że tam będzie drugie tyle śmierci. Jak tak szybko? Wrodzony talent, mój drogi. Tierlista bossów? Już niedługo, już niebawem. Nie no, ja powiem wam tak, Jean i pszczoła to dla mnie najgorsze bossy były. Bez żartów. Jean i pszczoła i kurwa ten mrówkojad.
Dobra, zobaczmy jeszcze tą szybko. Zobaczmy jeszcze szybko fontannę. Dobra. Wyspa druga. No, run and gun to nawet nie mówię. Run and gun to wszystkie były chamskie. Wszystkie wasze bitwy. 762. Kuźwa, 7 za dużo jest. Przepraszam bardzo. Jestem jeszcze lepszy niż myślałem. Proszę bardzo. 762 śmierci. Wszystko zrobione. W sensie, no, no... Przejście takie normalne, niedzielne, nie? Bez jakiegoś pocenia się na eski i tak dalej. Na eski to pewnie bym miał 7 tysięcy śmierci. I już bym nie streamował, bo bym z chorości nie mógł. Dobra, teraz pytanie brzmi, tak naprawdę. Co teraz nas czeka? Co teraz? Kurde, zaraz ja kluzę ściągam. O Boże, w życiu. Nie no, chyba dzisiaj to pozostaje nam albo powrót na DBD, albo Hansik, ale nie wiem, czy to Hansik chce. Mam takie dylematy z tym Hansikiem, że to jest głowa mała. No, co tam? Sol? Syf mi się przylepił do klawiatury. Nie widziałem jeszcze. Wiesz co, ja nie chcę się spoilerować za bardzo, Misoal, bo ja jeszcze jedynki nie przyszedłem. Ale jest w planach, w sensie jest kupiony nawet God of War. Tylko na PS4. Oj. No nie wiem, co porobić dzisiaj. Dzisiaj, no coś bym jeszcze pograł sobie troszkę. Coś by się jeszcze przygrało, czekajcie. Chcę zobaczyć jedną rzecz tylko. Dobra, to sobie wyciszę. Dobra. Na co ja bym miał ochotę? Niezdecydowany streamer. Nie no, dzisiaj chyba nie ma bez tego, tylko jutro trzeba zacząć coś nowego. Jaki jest drugi czwartek? Gdzie Boba jest? No to DBD, to koniecznie DBD. Muszę Trzyśka jakoś zruszyć, żeby na Hansika. Jakie mam gry? O, kolego. Jakbym zaczął od teraz czytać powolnym tempem, to bym do jutra czytał. Oj, nie, wiesz co, ta Yakuza mi chodzi strasznie po głowie, ale boję się, że ta Yakuza będzie dla was straszna, ja nie wiem, czy jestem aż takim weebem, żeby was zaciekawić. A czy od jakiej Yakuzy się zaczęła? Od zero? To ściągnę sobie na potem, żeby była. Pierwszy Sim 108, drugi Sim 147, trzeci 109, czwarty 123, piąty 75, szósty, a piąty jakimś Gigachadem byłem. I ósmy to już w ogóle byłem. Zaczęła się od Yakuzy 1? Jak to? Serio? Od Kiwami się zaczyna, a nie od zerówki? Co wy gadacie? Wszyscy mówili chyba, że jedynka. Raczej, że zerówka właśnie. Czy to jest jakiś... Nie no, kurde. Chciałby tutaj jakiś świr. Nie wiem, no to trzeba nie dzisiaj Yakuza na pewno, nie? Tylko tak sobie dumam głośno. Może trochę Hansika dzisiaj... Może to DBD już dokończyć. Na spokojnie. Został wydany potem. Ale to nie jest jakoś tak, że nie pogubię się fabularnie, że do mnie macie spoilerów. No chyba dzisiaj DBD, ale jutro muszę coś pomyśleć. Może to Bloodborne też zaczniemy, nie? Bo Bloodborne jest w planach już od dawna. Dobra, wyłączam to. No za łatwo.